Pytanie do UPR-u, podobne, żeby jeszcze pociągnąć ten wątek. Podobno tak ostre przepisy były jednym z warunków przystąpienia do OECD. Już właściwie weszliśmy do tej organizacji. Powstaje jednak u wielu ludzi pytanie, czy tak ma wyglądać ten demokratyczny kapitalizm w Polsce. Wiele razy tutaj w poprzednich programach mówiliśmy o przymusowych składkach na ubezpieczenie, 2 tygodnie temu o przymusowym wstępowaniu do samorządu gospodarczego i tak dalej. Czy nie za dużo tego przymusu w naszym życiu? Dobrze, że pan redaktor użył słowa podobno, dlatego że to wcale nie jest pewne, czy to jest warunek. Profesor Jasudowicz, który jest dosyć dobrym znawcą z Torunia, z Uniwersytetu w Toruniu, twierdzi, że w ogóle nie tylko zresztą w tej problematyce, ale w innej problematyce Polska wykazuje nadgorliwość, jeśli chodzi o rozwiązania restrykcyjne w stosunku do standardów europejskich. Także to słowo podobno jest tu jak najbardziej na miejscu. Po drugie, to o czym tutaj mówimy świadczy o jednej rzeczy, że socjalizm bez terroru funkcjonować nie może. No i terror uchylono w 1989 roku, a teraz już trzeba go przywrócić po prostu, bo inaczej się nie da. I na razie się ten terror przywraca w stosunku do podatników, to znaczy do osób podejrzanych. Kreuje się osobę podejrzaną, tak jak kiedyś wroga klasowego, teraz nieuczciwego podatnika. To jest ten demon, który powoduje, że sprawy nie idą tak, jak powinny iść. No a przy tym wszystkim uchodzi, nie, uwadze naszej publiczności słuchającej uchodzi to, że system podatkowy jest niewłaściwy i przy tym systemie podatkowym, jaki jest, wcale nie jestem pewien, czy podwyższenie ściągalności podatków powinno być główną naszą troską, znaczy mówię naszą, to znaczy tych, którzy rządzą państwem, bo to bardzo łatwo jest zedrzeć z obywatela ostatnią koszulę. A to oczywiście można zrobić. Terrorem można to wymusić. Chyba, że ludzie przestaną się bać terroru, jeśli on będzie zbyt łagodny. Natomiast rzecz polega na tym, żeby dokonać reformy systemu podatkowego. Cała ta zabawa w policjantów i złodziei jest dlatego, że nasz system podatkowy opiera się na konieczności kontrolowania dochodów. Tymczasem można sobie wyobrazić doskonale system podatkowy, który takiej konieczności nie przewiduje. I wtedy ta cała zabawa będzie niepotrzebna. Dobrze, pan Sandauer wspomniał o szarej strefie. Pan nam opowie. Z przyjemnością. Panie pośle, długo by to trwało. Pan Sandauer wspomniał o szarej strefie i wydaje się, że wśród obywateli naszego kraju z jednej strony jest niechęć do wzmożonych działań aparatu kontrolnego, ale z drugiej strony bardzo nieprzychylnie Polacy odnoszą się do ludzi właśnie z tej szarej strefy, którzy zarabiają, a płacić podatków nie chcą. Na pytanie, jak władze skarbowe powinny traktować szarą strefę, 53% ankietowanych odpowiedziało, że powinny dążyć wszelkimi sposobami do wyeliminowania szarej strefy, tak aby wszyscy płacili podatki. 37% uważa, że powinny władze podchodzić tolerancyjnie do szarej strefy, gdyż daje ona zatrudnienie osobom, które w innej sytuacji byłyby bezrobotne. Nie miało zdania w tej sprawie, tak jak to zwykle bywa w takich badaniach, 10% badanych osób. Przyznacie państwo, że opinie podzielone, dosyć podzielone. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że propaganda zawiści trafia częściowo na podatny grunt, ale już część ludzi przestaje ulegać tej propagandzie. Kiedyś, jak pamiętamy jeszcze w okresie późnego Gierka, wszystkiemu winien był spekulant. Teraz wszystkiemu winna jest szara strefa. Ten demon się zmienia, ale mechanizm demonologii stosowany jest cały czas taki sam. Ja mam pytanie, nie wiem, do któregoś z panów. Co pan zrobi, kiedy do pana zapuka do drzwi uzbrojony kontroler i powie, że na podstawie uzyskanych informacji podsłuchu wchodzi do pana, aby przeprowadzić rewizję? Znaczy, najpierw się go zapytam, czy ma zgodę prokuratora. Pan właśnie podobno nie będzie musiał mieć. Będzie potrzebna. Jeżeli będzie miał zgodę prokuratora, to by oczywiście udostępnię w mieszkaniu. Ja zmierzam do tego, że pan redaktor pytał. No to zapuka do pana zakładu pracy w takim razie. Jeszcze to będzie pański zakład pracy, to prawie jak dom. Jeżeli w mieszkaniu nie będzie miał zgodę prokuratora, to oczywiście. Natomiast jeżeli dotyczy to zakładu pracy, to wiadomo, że każdy inspektor kontroli skarbowej, który ma polecenie kontroli, zlecenie kontroli, ma prawo wejścia do zakładu
o pracy i oczywiście przedstawić się najpierw przedstawicielowi upoważnionej osoby z zakładu pracy i później przeprowadzać kontrolę. Ja tak dla przykładu, bo ja tego panu broń Boże nie życzę, ale skoro rozróżniliśmy zakład pracy i dom, w zeszłym roku 36 tysięcy kontroli skarbowych dotyczyły one właśnie najczęściej osób fizycznych. Czy nowe możliwości nie powinny być skierowane właśnie bardziej wobec osób prawnych? Czy nie powinno się szukać przede wszystkim należności tam, gdzie obraca się dużymi pieniędzmi, a nie wśród indywidualnych obywateli? W dużych zakładach pracy. Ja myślę tak, że tutaj sprawa wygląda... Które nie płacą podatku, zgadzą się państwo. Nie? Tak, ale... ZUS-u nie płacą podatku. Największe zaległości istnieją właśnie podatku. Sprawa jest nie taka jednoznaczna, ponieważ kto to jest ten, który podatku nie płaci, to trudno tak od razu na pierwszy rzut oka powiedzieć, bo również wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, stąd właśnie szara strefa, są ludzie, którzy ukrywają się czy uchylają się od płacenia podatków, a z drugiej strony również te podmioty duże, osoby prawne też jak gdyby niechętnie podatek płacą i uchylają się, to im jak gdyby jest naliczane, ale fizycznie te podatki nie wpływają. Natomiast ja chciałbym tu w tym momencie powiedzieć taką moim zdaniem bardzo, bardzo ważną sprawę, która zmierza do tego, że system podatkowy w Polsce ciągle jak gdyby jest doskonalony, ciągle jest na tym wstępie. Jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy przeciwko szarej strefie, to co żeśmy widzieli powiedzmy w okienku telewizyjnym, że 53% mówi, ankietowanych mówi o tym porządkowaniu tej szarej strefy, ja myślę, że ludzie też wiedzą, czego tu poszukiwać, bo odpowiedź jest jak gdyby jednoznaczna. Jeżeli szarą strefę dosyć mocno się uporządkuje, to wtedy będzie można mówić o realnym obniżeniu podatków. Jeżeli część działalności będzie nieopodatkowana, to jest po pierwsze prostu... kura czy jajko. Nie, bo to... Tak, pan poseł Bóg. Proszę panów, reakcja ludzi na tą szarą strefę jest bardzo racjonalna, po pierwsze. Każdy obywatel słusznie uważa, bo większość obywateli płaci podatki, że jeżeli on oddaje 1/5 czy 1/4 swojego dochodu uczciwie, to dlaczego obok ktoś nie oddaje nic? Z drugiej strony oczywiście ludzie mają świadomość, że pewna część tego drobnego biznesu funkcjonuje i utrzymuje zatrudnienie, mimo że nie płaci podatków. Gdyby zaczęła płacić podatki, przynajmniej dzięki temu, że nie płaci podatków, gdyby zaczęła płacić podatki, byłby problem. Natomiast to, co pan redaktor podniósł, gdzie kontrolować? Otóż kontrolować oczywiście trzeba wszędzie, natomiast jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to tam raczej nie ma problemu z ustaleniem dochodu. Tam jest na ogół dość przyzwoita księgowość, są sporządzane weryfikacje bilansów, etc. Natomiast w drobnych przedsiębiorstwach, gdzie dochód osobisty jest połączony w pełni z dochodem związanym z działalnością gospodarczą, tych problemów jest oczywiście bardzo dużo. To jest jeden dochód. Jeden i ten sam. I oczywiście tamte problemy, one istnieją. Więc jeżeli jest problem Ursusa, to tam jest problem decyzji. Wiadomo, ile od Ursusa się należy. Jest tylko problem decyzji. Likwidować, nie likwidować. Oczywiście, o tym rozmawiajmy, a nie o tym, że tam trzeba kontrolę skarbową posłać, która ustali, bo wiemy, ile on ma zapłacić. No właśnie. Kontrolę skarbową nie będzie się posyłać tam, gdzie istnieją największe zaległości wobec Skarbu Państwa. Ale wiadomo, że są zaległości. No ale należy ściągnąć. Proszę bardzo. Skoro jest równość podatkowa, której pan poseł też się domaga. Trzeba ściągać od wszystkich. Tak samo od tych wielkich dłużników, jak i od drobnych. Szara strefa istnieje również w tych państwach, w których istnieją policje skarbowe. I tu jakby potwierdza się to, że wcale nie jest potrzebna policja skarbowa po to, żeby zlikwidować szarą strefę, bo ją należy i można w inny sposób zlikwidować. Ale jeżeli już była mowa, że nie wiadomo, gdzie są te zaległości wobec budżetu państwa z tytułu podatków, to chcę panom posłom przecież pokazać to, co oni sami mają. To jest jeden z sześciu tomów na temat wykonania budżetu państwa w 1995 roku, gdzie 20 największych dłużników Skarbu Państwa jest wymienionych z nazwy. Są to wszystko osoby prawne, są to wszystko duże przedsiębiorstwa. Z ciekawości państwa, proszę powiedzieć, kto jest największy dłużnik. Między innymi na przykład przedsiębiorstwo, jedno z przedsiębiorstw przemysłu spirytusowego, co jest naprawdę trudne do pojęcia, że przy tak zyskownej działalności tak, jeszcze, prawda, nie płaci się
należności wobec Skarbu Państwa. Ale nie zróbmy pewnego nadużycia, które jest tu możliwe. Mianowicie z faktu, że jest 20 wielkich dłużników, nie wynika, że suma drobnych nie ma zaległości większych. To dopiero trzeba zobaczyć. No, jest to oszacowane. Zaległości wobec Skarbu Państwa są oszacowane w 1995 roku mniej więcej na 7,5% dochodów ściągniętych, podatków ściągniętych. Pan Sandałek. Jest to mniej niż poprzednich lat. Jeżeli można. Znaczy ja myślę, że w ogóle to, co trzeba podkreślić, co jest najistotniejsze w tym momencie, to fakt, że problem szarej strefy pojawia się w ustawodawstwie państwa, że to, że przez parę ostatnich lat ten problem tworzył się, powstawał, nabrało wymiaru prawnego. No, powstawało to w sposób dosyć oczywisty, wiadomo jak. Próbowaliśmy wysokimi podatkami łatać dziurawy budżet państwa. Podwyższano te podatki, pojawiały się sektory gospodarki, branże, które nie płaciły. Ci, którzy próbowali. Przepraszam. No wysokie. W stosunku do PKB to nieprawda. W stosunku do tego, co się dzieje w Europie, w stosunku do zarobków ludzi. Przepraszam bardzo, no, ma pan pierwszy próg podatkowy przy paru 10 milionach złotych starych. Mamy tutaj jest to gościa. Bardzo dużo. Mamy tutaj gościa. Mamy tutaj gościa. I w takiej sytuacji po prostu ważne jest to, że ustawodawca zaczyna zajmować się szarą strefą, że próbuje się ten problem ograniczyć jakoś. Zresztą nie po raz pierwszy. Ja pamiętam jeszcze za rządów premiera Olszewskiego. Był pomysł rozwiązania takiego, żeby szarą strefę dać jej się ujawnić, zapłacić podatki wstecz i zakończyć problem z pewnymi ludźmi, którzy będą chcieli. Mówimy o amnestii podatkowej. Proszę Państwa, na chwilę przerwę dyskusję. Musimy dopuścić do głosu partie nieobecne w studiu. W kolejności będą to ZHN, BBWR, Solidarność i Porozumienie Centrum. Podatki, aby były ściągalne, muszą być stosunkowo niskie. Na pewno niższe niż są one obecnie. Polska powinna mieć racjonalny, a więc zrozumiały dla swych obywateli system podatkowy, tak żeby obywatele rozumieli, po co je płacą. Powinien on być więc stosunkowo prosty, najlepiej trzystopniowy, tak ażeby nie było z tym większych komplikacji. A żeby podatki ściągnąć, należy również zabezpieczyć ich należytą egzekucję. Stąd też dobrym by było, aby istniała skuteczna policja skarbowa, kontrolerzy skarbowi, którzy by działali w interesie obywateli, a więc również w interesie państwa. Nie może być bowiem sytuacji takiej, iż policja skarbowa z góry niejako a priori zakładałaby nieuczciwość obywatela. Wręcz przeciwnie, powinna zakładać domniemaną niewinność jego. Trzeba powiedzieć, że obecna polityka podatkowa koalicji jest złą polityką i zmierza w złym kierunku. Przede wszystkim należy mówić o nadmiernej centralizacji finansów, nadmiernych przywilejach ekonomicznych władzy, a także powiązań między władzą a wielkim biznesem. Wobec tego, w którym kierunku należy zmieniać? Przede wszystkim wprowadzić pięciostopniową skalę podatków, następnie daleko idąca decentralizacja finansów. Jeżeli chodzi o izby skarbowe, należy, żeby pracowały one według kryteriów, a nie według wybiórczości, jak to się dzieje obecnie. I wreszcie trzeba całkowicie zmienić politykę ulg podatkowych, to znaczy na proinwestycyjną i promodernizacyjną. A zatem należy mówić o prawach gospodarczych, a nie o polityce. NSZZ Solidarność od dłuższego czasu proponuje wprowadzenie prorodzinnego systemu podatkowego. Taki system oznacza po pierwsze obniżenie podatków dla firm i dla obywateli. Po drugie oznacza, że w dystrybucji pieniądza więcej będzie zależało od nas samych niż od urzędników państwowych. Po trzecie oznacza to, że dla obywateli pojawi się tak zwany szybki pieniądz, a to znaczy dobry pieniądz. Wprowadzenie tego systemu powinno poprawić ściągalność podatków w Polsce i zlikwidować przynajmniej w dużej mierze to, co w tej chwili jest zmorą polskich służb podatkowych, a mianowicie szarą strefę.